Witajcie serdecznie, oto jesteśmy w kolejnym odcinku, czyli już drugim z serii Let's Play Fear Extraction Point. Dobra, właśnie uciekliśmy przed naszą... O, siema. Przed naszą złą mamuśką. Okej. Okay. A on ma fajniejszą brońkę, to jest niedobrze. Ja myślałem, że już go zabiją, a tu ma. On się broni. A, shotgun, znowu ja chcę mój assault rifle. Bo assault rifle jest the best. No i zawsze są wkurzeni, więc... A tu co? A, tu jakiś tam zgredek kurde leży. To jest w momencie wybuchu. O, tu ktoś jest. Ty znasz? Chyba nie. A, ale no... Przeorę tą dupę. Przeoraną. Fuck! O nie! Oni mają to lepsze broń. Już czuję, widzę. Poczułem po moim umarciu. No i co? Po mojej śmierci, umarciu. Co ty gadam? Flight, lot. Lecimy, kurde, tutaj. Widzę cię. Dobra, dobra. Wiem, co robić. A to jakiś robol, kurde. A muszki latają, a muchy żyją oczywiście. Nie przypaliłem się skrzydełka po tym, kurde, właśnie rzeczach ci. O, shit! Dobra, teraz powiem na tempo. I typek padł. Na twarz! Na twarz. Dobra, co my tu mamy? Nic. Skąd? Fuck! I po co ty tu? Skidoni mają... Ja cię nie zabiłem, czy? Dobra. Jednak cię zabiłem. Oni mają to fajne bronie, kurde. Yeah, assault rifle. Oh fuck, nie to wcisnąłem. Yeah, a teraz będę robił siekę. Patrzcie na to. No i typek padak powinien, a nie kurde. Po 10 strzałów w klatę. Check in. Fajnie, w losie go zabiłem. A tu co? Się kurde zdublował chyba podczas zaskoczenia. Yeah. Chyba zaskoczenia. No i dobra, ale... I co? I musimy gdzieś lecieć, ale gdzie? Czuję. Więc gdzie? A, tu jest kratka. Dobra, już myślę, że trzeba będzie jakoś skakać tam, dostać do góry. Na szczęście nie, jakieś wstrząsy słyszę. Kolejna bomba, albo to woda tak buczy. Buczy, brzęczy. No ale idziemy po dziś. Dobra. Zrobiłem z niego lekką siekę. Masz granacik. Magicznym granacikiem. Mi się zdaje, że to jest ta lepsza jednostka. Ta, co była pod koniec gry. W podstawowej części gry. I ona była trochę cięższa do ubicia. Co nie znaczy, że nie do ubicia. Okej. Okay. Jesteśmy tu. Jesteśmy tu strzelając. A strzelając zabijamy. A ten co? Się tu czołga. Myślę, że ja cię nie widzę tutaj. Swoją drogą, czemu tam, ciekawe, czemu tamtego zabiję szybciej niż... O, fuck. Nie, nie zabijaj mnie! A co ty mi sobie będziesz robił, Fetter? No czemu ty jesteś tutaj taki zły? O, fuck. O, shit! O, dobra. I teraz się tam nie dostanę. Sweet. Zawsze tym marzyłem, że się tam nie dostać. Chyba, że... Nie, bo przecież umrę. Can anybody hear me?
O, laska. O, fajnie, refleks. Pocisnęła właśnie Alice Wade, kurde. Już taka jest debilka. W sumie to jest chyba moja siostra, albo... albo ciotka. O. Sam już nie wiem, kim ona jest, bynajmniej jest częścią rodziny głównego naszego bohatera. Ciekawe, jak on się nazywa, tak by the way. O. Tak, tak. Get in the building. I'll meet you on the other side. Get in the building. Chyba wy jesteście w pułapce. Kurde, czy wy tylko o shit umiecie mówić? To się właśnie nazywa oranie. Teraz coś widział? Fuck. Chcesz się bić na mele? Znaczy, no, dokładnie, na bronie, to proszę bardzo. Penetrator. Za to go użyjemy, bo tego już nie lubię. A że mam inne, fajniejsze brońki, to spokojnie penetratorka mogę sobie wziąć. Dobra, to nic nie ma. Idziemy dalej. Przyszpilony się wydajesz. Znowu apteczek od groma. A jak przyjdzie co do czego, to będzie za mało. Chociaż w sumie... I co, nie mogę tu przejść? Ale lame. Co nam teraz zrobić niby? Może ich wybić jeszcze wszystkich, bo, ale chyba już wszyscy padli, ale nie wiem, a ty już byłem. Okej, to jest mój typek. Siema, trzyma się tam, trzymam. Dobra, widzicie, odpowiedział nam się, trzyma dobrze. Ale. No ale muzyczka ciągle gra, więc chyba ktoś się chowa, kurde. Ale czemu jak w takim razie nie widziałem, skoro się chowa? Znaczy, że musi żyć, a chyba, że mogę tu otworzyć. To też nie mogę otworzyć. Dobra, to teraz daje mi do myślenia, że albo gra się zbugowała. Chyba tu powinienem przejść w końcu, nie? Albo ktoś jeszcze żyje, a nie powinien. A przejdę się jeszcze raz szybciutko. Chyba, że muszę wrócić do naszego gościa. Nie no, co, jakie mam... No, nie wiem, gdzie sprawdzić cele. Albo tu, o właśnie, tu jest piękny. Proszę bardzo. Wszystko. Wszystko na pełności. O, fajnie, że są granaty. Yeah. Slow motion for the win, normalnie. Pytanie, czy jest tu więcej wrogów? Więcej wrogów do ubicia! Chyba nie ma więcej wrogów do ubicia. Na szczęście. Dobra. Ale co teraz? Jestem ciekawy, co się stanie w ogóle, jaki będzie rozwój wypadków w tej grze teraz, po tym wszystkim. Do czego to w końcu zmierza? Czy co my mamy? Musimy chronić tą Almę, czy ją jakoś wykończyć? Cokolwiek. O, siema! Jakiś juzek, kurde. Wal się, ziomek. Kij ci w oczy. Okej, czy teraz lecimy do szpitala, Tam jest właśnie nasz tytułowy extraction point. Ale znając życie, jak zwykle coś nie pyknie.
jeszcze coś nie pyknie i trzeba będzie się gdzieś przenosić i na końcu zwieńczy się takim znowu pierdzielnięciem albo innym spektakularnym wydarzeniem. Mamy tu gadu. Ale jest jeszcze parę wrogów do ubicia. Ciekawe, tylko w locie zdążę wziąć. W locie. Dam się tak stację troszkę. Oh fuck, shit. I teraz pytanie. Jak ja go rozwalę? Two man down, to mówi ten? A, to jest ten tylko, dobra. Już myślałem, że to jest jakiś robocik, kurde. A tego to... Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. Heavy armored motherfucker. Oto trochę był błąd. A, po gościu. Psio jasno. No to była apteczka, trzeba sobie z niej skorzystać. A co? A jak? Wszystko gitara. Bo jak żeby inaczej? Wszystko zawsze musi być dobrze po naszej myśli. W końcu trzeba przejść tą grę, skończyć ją. Wycisnąć z niej wszystko. A, to gówno, te latające. Ciekawe, czy ona jest jakaś... A, tu krewkę mam fajniutką. Ciekawe, czy ona jest jakaś teraz nawiedzona. Oh fuck. O nie, fajnie, aż wiem, co to będzie. Oj, biedni robotnicy. Skoro ona powiedziała, żebyśmy uważali na te gówna, znaczy, że te gówna tu przyjdą. A że one będą nas próbowały zabić, tak, że tak powiem, doręcznie, czyli od ręki, to będą się zbliżać. A jeśli się będą zbliżać, to najlepszą bronią na nich będzie shotgun. Fuck, jakieś mini działko. Super. Ważne, że mam apteczkę. Ja tu mówię, kurde, coś, jakaś kamerka internetowa, mówię, będzie można sobie oglądać, kurde, Wi-Fi, przez Wi-Fi, znaczy ten obszar. O! Ciekawe, kto to, pewno Alma. Miny, ale... Nie, turety! Yeah! Fajnie. Będziemy mieli tureta. Znaczy się... Kurde, za wcześnie nie zauważyłeś. A muszę się na ciebie jakoś uszykować, kurde. I need help, ale kto? Ktoś tu jest. Ty, gnoju. Naszpikowany, kurde. Od dzisiaj nazwę cię Jerzyk, tak? O ty, gnoju! Okej, ślicznie. Ciekawe, czy się... Okej, rzucamy tym gównem. A to się przylepia też na ściany? Tak, dobrze wiedzieć, dobra. Pewnie ciekawi was, czemu rzuciłem tym gównem? Otóż... Właśnie to, dobra. O kurde, jacyś goście lecą. Nie wiem, gdzie oni będą. Dobra. O fuck, akurat od tej niestrzeżonej strony, no zajebiście. Ale dobra, widzę, co sobie radzą. Woli. O shit. Trochę odwaliłem, ale dobra. Ważne, że żyję. Haha, kuku.
Dobra, myślę, że to będzie bardziej skomplikowane, na szczęście nie jest takie trudne. W sumie fajniutko mi się udało rozłożyć te wieżyczki. Nie wszystkie, ale większość. Cholero ty. No powiedzcie to wszyscy, nie chcę mi się tam. Powiedz, gratulacje, zabijeś wszystkich. A nie, kurde. Dobra, trzeba pozbierać trochę amunicji. Dobra, po główce, panie. No dopiero teraz, buraku? A co myślisz, że ja nie dam rady? Że co, jakiś kurde debil jestem? Yeah. Dam sobie radę. No dobra, cover up here. From up here. Normalnie jakiś tower defense. Ole ich jest od groma. We're clear. Rendezvous at the door. Rendezvous. Rendezvous. O kurde, co ja w ogóle śpiewam jakieś kłombi. Mogę to zebrać? Nie mogę, dobra. At the doors. Ale który doors? Papen doors? To jest gate, czyli to nie są doorsy. On pewnie odsunie te belki. Saving checkpoint. Glad to see you in one piece. Glad to see you too. Dobra, dobry muzyn. Otwieraj. A już mnie otworzyłeś, ty baranie. Kupku. No, to się coś stanie. Wód? Czy go zabiliśmy? Czy on jest nieśmiertelny? On zaraz zginie, coś mi się zdaje. Niemożliwe, żebyśmy kurde mieli towarzysza. To jakieś tajne znaki, szyfr. You go ahead, I've got your back. I koleś chyba deadnie. O sie, co to było? To było ci dziwi? Ci? You see him too, don't you? Shit. A lot of gents having trouble. Man, this is not right. Trochę nie za bardzo. O, to jeszcze... Ja pierdzielę. Co tam wyprawia? A tu coś zaraz wyskoczy, nie wierzę, że nie. Hej, typek, żyjesz? Dobra, żyjesz. Chodź, bo się boję, że kurde coś się opęta. Pęto. No, od razu jaśniej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.